W imieniu Narodowego Banku Polskiego chciałbym w pierwszej kolejności serdecznie podziękować za zaproszenie. Szczęść Boże. Czcigodny Ojcze Dyrektorze, Czcigodny Ojcze Rektorze, Szanowna Pani Dziekan, Szanowni Goście i Drodzy Studenci. Proszę Państwa, tytuł mojego wystąpienia to Koordynacja polityki pieniężnej i fiskalnej w teorii i praktyce dlaczego w teorii i praktyce? To jest pierwsza uwaga, którą chciałem poczynić w odniesieniu do tytułu, mianowicie dlatego, że w historii tak jest, że dominująca doktryna ekonomiczna determinuje w sposób bezpośredni praktykę gospodarczą, w tym politykę pieniężną i fiskalną. Dlaczego koordynacja? Otóż koordynacja dlatego, proszę państwa, że mamy do czynienia z pewnym konfliktem celów pomiędzy bankiem centralnym i rządem. O ile rząd preferuje ekspansywną politykę pieniężną po to, żeby wzbudzić wzrost, tym samym wzbudza inflację, to bank centralny, stosując restrykcyjną politykę pieniężną, działa przeciw inflacji, ale antywzrostowo. A zatem mamy do czynienia z koniecznością pewnej kombinacji jednej i drugiej polityki. Pozwoliłem sobie wyświetlić Państwu plan mojego wykładu, czy wystąpienia właściwie, bo to trochę mało czasu na wykład. I w dwóch pierwszych punktach Będę chciał odnieść się do tego, jak teoria, właściwie dwie głów, dwa główne nurty odnoszą się właśnie do problemu koordynacji polityki pieniężnej i fiskalnej. Punkt trzeci dotyka niezwykle istotnego problemu takiego życiowego, to znaczy pewnej niespójności w czasie polityki pieniężnej i fiskalnej, ale ta niespójność ma swój szerszy kontekst. Ona występuje w naszym życiu prawie codziennie. Punkt czwarty i piąty to ten wątek, który, w którym będę chciał dwa słowa powiedzieć, dwa, trzy słowa powiedzieć na temat tego, w jaki sposób przełamać niespójność w czasie tych polityk, no po to, aby ta polityka stawała się spójna. Punkt pierwszy, koordynacja w ekonomii głównego nurtu. Do ekonomii głównego nurtu zalicza się ekonomią neoklasyczną i keynesowską oraz wszystkie inne nurty, które z tych dwóch głównych nurtów później wyrastają. Pierwsza sprawa to rozdzielność polityki pieniężnej i, i fiskalnej. W tych fragmentach teorii, nurtu, teorii głównego nurtu, które podejmują zagadnienie skutków polityki makroekonomicznej, pojawia się idea policy mix. Jest ona interpretowana jako mieszanka traktowanej rozdzielnie polityki pieniężnej i fiskalnej stosowanej w różnych proporcjach przez niezależne od siebie instytucje, a więc Bank Centralny i Rząd. Proporcje narzędzi polityki pieniężnej i fiskalnej w praktyce zależą od, jak już powiedziałem, dominującego w danym okresie paradygmatu. Rozstrzygającego o większej skuteczności jednej bądź drugiej polityki. Polityki te występują raczej w kontekście konkurencyjnym. Bardziej skuteczna wypiera mniej skuteczną niż kooperacyjnym. W teoria głównego nurtu stosunkowo niewiele miejsca zajmuje problem koordynacji polityki pieniężnej i fiskalnej, a już w ogóle pomijane są synergiczne efekty takiej koordynacji o charakterze endogenicznym. Ekonomia głównego nurtu na plan pierwszy wysuwa, to jest dosyć ważne, teorię podejmowania decyzji, optymalizowania, natomiast skutki podejmowanych decyzji odsuwa na plan dalszy. Druga cecha, jak Państwo widzicie, to stabilizacja i równowaga. To jest, ten, to jest ta optyka głównego nurtu. Druga charakterystyka polityki pieniężnej i fiskalnej. To koncentracja na funkcji stabilizacyjnej. Oznacza to, że celem polityki pieniężnej i fiskalnej jest minimalizowanie amplitudy wahań koniunkturalnych. Konsekwencją takiego ujęcia jest poszukiwanie źródeł niestabilności oraz przewaga spojrzenia krótkookresowego nad analizą długiego okresu. W ten sposób polityka makroekonomiczna staje się narzędziem poszukiwania równowagi gospodarki i tym samym z pola zainteresowania polityki pieniężnej i fiskalnej usuwa się możliwy wpływ tych polityk na cele rozwojowe w dłuższej perspektywie. Wrazem takiej charakterystyki jest dominujący podział w teoriach głównego nurtu polityki pieniężnej i fiskalnej. Studenci bankowości i finansów wiedzą na cykliczną i antycykliczną. Trzecia sprawa to perspektywa krótkiego czasu uprawianej polityki w teoriach głównego nurtu. Mianowicie dominacja podejścia równowa równowagowego, w jakim sensie zamraża czynnik czasu i ogranicza jego znaczenie jako czynnika wpływającego na zmiany strukturalne po stronie podażowej. Ograniczenie to w pewnym stopniu łagodzi Alfred Marshall w swoich zasadach ekonomii z 1890 roku, wprowadzając analityczny podział czasu na cztery rodzaje. Przypomnę króciuteńko: to jest okres rynkowy, sztywna krzywa podaży, to jest okres krótki, elastyczna krzywa podaży, to jest okres długi. Krzywa podaży doskonale elastyczna oraz okres sekularny zmiany technologii i liczby ludności. Należy jednak zauważyć, że wkład marszala jest raczej, to jest, to jest wkład raczej w metodologię badań niż w rezultaty dociekań na temat przebiegu realnych procesów gospodarczych. No i w końcu ostatni, taki, taka charakterystyka koordynacji polityki pieniężnej i fiskalnej to dychotomiczność, która jest obecna w teoriach ekonomii głównego nurtu. Polityka pieniężna odpowiada za bieżącą inflację, zaś polityka fiskalna za bieżące bezrobocie. Jakby te dwie sprawy są w tych teoriach rozdzielane. Takie ujęcie jest dużym uproszczeniem rzeczywistości. Źródła inflacji mogą bowiem mieć przecież charakter monetarno-popytowy, możliwy do kontrolowania przez instytucje monetarne, przez monetarne lub podażowy, niezależny od instytucji monetarnych. Bardzo często słyszymy w wypowiedziach przedstawicieli Narodowego Banku Polskiego, że w obecnej sytuacji przyczyny inflacji nie zależą bezpośrednio od czynników popytowych, a są a są wywoływane przez czynniki zewnętrzne. Oznacza to, że gdyby bank centralny w takiej sytuacji chciał interweniować w ograniczenie inflacji za pomocą wzrostu stóp procentowych, to nie miałoby sensu, bo to by w ogóle nie pomogło zwalczaniu inflacji, ponieważ jej przyczyny tkwią poza systemem. To jest bardzo ważny element w rozumowaniu polityki pieniężnej, żeby rozgraniczyć źródła, które implikują procesy inflacyjne. Z kolei stan i struktura bezrobocia w odniesieniu do polityki fiskalnej w danym momencie jest odbiciem szerszych fundamentalnych procesów związanych z kierunkiem alokacji realnego kapitału oraz dynamiką zmian w obszarze szeroko pojętych innowacji. Takie redukcjonistyczne podejście, to dychotomiczne podejście, potraktowanie zadań dla polityki pieniężnej i fiskalnej skutkowało tym, że decyzje polityki makroekonomicznej analizowane były na poziomie zjawisk, w gruncie rzeczy na powierzchni tych zjawisk, a nie dotykały samej istoty. Miały więc one charakter leczenia skutków, a nie przyczyn. To nie znaczy, że ekonomiści nie zdawali sobie sprawy z tych ograniczeń. I że nie próbowali w jakiś sposób wybrnąć z tej takiej uproszczonej dychotomiczności. Wyrazem świadomości tych ograniczeń było pojawienie się w teorii długookresowej krzywej Philipsa, wspartej oczekiwaniami, oraz koncepcji naturalnej stopy bezrobocia i dochodu potencjalnego, jako zjawisk zależnych od czynników strukturalnych w długim okresie. Przejdźmy do drugiego punktu. A jak wygląda koordynacja w nurcie heterodoksyjnym i tutaj przywołuje celowo taką szkołę austriacką, która w sposób zasadniczo odmienny podchodzi do tego zagadnienia. Początki szkoły austriackiej to lata 70. XIX wieku. Główni założyciele to Karl Menger, Ludwig von Mises, Friedrich August von Hayek czy Marey Rothbard. Należy podkreślić, że ten nurt myśli ekonomicznej przeżywa współcześnie swój renesans. Pierwsza sprawa to jest koordynacja w działaniu. Na gruncie szkoły austriackiej trudno jest mówić o koordynacji polityki pieniężnej i fiskalnej, rozumianej w dzisiejszych kategoriach jako zewnętrzna ingerencja instytucji monetarnych i fiskalnych w procesy gospodarcze. Jak Państwo widzicie, jest to zasadniczo odmienne podejście niż w koncepcji głównego nurtu. Dzieje się tak dlatego, że Austriacy rozumieją ekonomię zupełnie inaczej niż przedstawiciele głównego nurtu. Ekonomia to nie teoria decyzji, jak już wcześniej wspomniałem, mówiąc o głównym nurcie, podejmowanych w danym momencie przy z góry znanych parametrach. Lecz ekonomia to teoria działania, podejmowania y, y, działania, czyli decyzja, która przynosi określone skutki, to znaczy ciągły proces przebiegający w czasie. W procesie tym biorą udział niezależnie od siebie wszystkie jednostki, przedsiębiorstwa, gospodarstwa domowe. W ten sposób rodzi się tak zwany spontaniczny ład rynkowy. To określenie jest takim sztandarowym określeniem dla tego nurtu analizy makroekonomicznej. A jego porządek, porządek spontanicznego ładu rynkowego jest efektem spontanicznej koordynacji niezależnie, niezależnie działających jednostek, posiadających swoją subiektywną wiedzę i rozum. Nie trudno zauważyć, że kapitał ludzki, czyli wiedza i informacja według Austriaków, ma charakter rozproszony wśród jednostek społeczności i często ukryty. Ale ona istnieje, ta wiedza. Niech ilustracją tego zjawiska będzie rowerzysta, który nauczył się jeździć na rowerze. Robi to spontanicznie i bez zastanowienia. Leż na pytanie, jak się jeździ na rowerze, odpowiedzieć już nie potrafi. Innym przykładem ukrytej wiedzy jest zapis św. Augustyna z Hipony dotyczący czasu. To jest słynna dyskusja na temat czasu między Newtonem, Leibnizem, gdzie często powoływali się właśnie na te słowa św. Augustyna. W XI Księdze Wyznań św. Augustyn napisał: Czymże jest więc czas? Jeśli nikt mnie o to nie pyta, wiem. Jeśli pytającemu usiłuję wytłumaczyć, nie wiem. To właśnie ten rozproszony i często ukryty charakter wiedzy stanowi spoiwo ładu rynkowego i harmonii rozwoju. W takim modelu, jak nie trudno zauważyć, nie ma miejsca na zewnętrzną interwencję w spontaniczny ład rynkowy w postaci polityki pieniężnej i fiskalnej. W rozwoju myśli ekonomicznej bardzo często spotyka się zasadniczo odmienne koncepcje, zasadniczo in, odmienne nurty rozumowania i tutaj ten przykład. W tej chwili Państwu przytoczyłem. Kolejna kwestia, która jest związana ze szkołą austriacką, to jest koncepcja naturalnej stopy bezrobocia. Słowo naturalna jest tutaj bardzo istotne. Zbędność polityki pieniężnej i fiskalnej Austriacy uzasadniają również istnieniem właśnie tak zwanej naturalnej stopy procentowej, która zapewnia równowagę, ład rynkowy i harmonię rozwoju bez wahań koniunkturalnych. Nie występują wówczas dysproporcje między produkcją dóbr kapitałowych i produkcją dóbr konsumpcyjnych, a dobrowolne oszczędności równają się inwestycjom. W takiej sytuacji nie ma potrzeby zakłócania stanu idealnego interwencją z zewnątrz w postaci jakiejkolwiek polityki. I ostatnia sprawa, taka bardzo charakterystyczna dla tego nurtu, to jest założenie o braku neutralności pieniądza, czyli o nieneutral. Nie, neutralności pieniądza, to znaczy sfery nominalnej. Dopełnieniem problemu koordynacji polityki pieniężnej i fiskalnej w świetle szkoły austriackiej jest przyjęcie założenia o braku neutralności pieniądza względem sfery realnej. Oznacza to, że zakłócenia w sferze monetarnej, czyli interwencje banków centralnych przenoszą się na sferę realną, czyli na sferę produkcji i konsumpcji oraz tym samym stanowią przyczynę wahań koniunkturalnych. Dlatego też szkoła austriacka również i z tego względu występuje przeciw aktywnej polityce pieniężnej i fiskalnej, twierdząc, że to właśnie te polityki są źródłem zakłóceń ładu rynkowego. Punkt trzeci. Koordynacja w warunkach racjonalnych oczekiwań czyli zjawisko niespójności w czasie polityki pieniężnej i fiskalnej. Przełomowym momentem w objaśnianiu i interpretacji zjawisk gospodarczych, a w szczególności skutków polityki pieniężnej i fiskalnej było włączenie do analizy makroekonomicznej teorii racjonalnych oczekiwań. Są to lata 70. XX wieku, a fakt ten łączy się z nazwiskiem Roberta Lukasa, późniejszego laureata Nagrody Nobla. Hipoteza racjonalnych oczekiwań mówi nic innego jak tylko to, że podmioty gospodarcze podejmują decyzje nie tylko kierując się doświadczeniem z przeszłości, ale potrafią racjonalnie i trafnie analizować informacje płynące z otoczenia. Chodzi przede wszystkim o informacje i zapowiedzi formułowane przez instytucje monetarne i fiskalne dotyczące założeń, Przyszłej polityki pieniężnej i fiskalnej. No i tutaj pojawia się ten centralny punkt, ja go nazwałem wiarygodność obietnicy. Bo jeżeli podmioty są zdolne trafnie odczytać prawdziwe intencje, na przykład banku centralnego czy rządu, to do tej wiedzy, czyli racjonalnie sformułowanych oczekiwań, dostosują dzisiejszą decyzję. I dzisiejsze postępowanie. Hipoteza racjonalnych oczekiwań kryje jednak poważną pułapkę dla aktorów polityki pieniężnej i fiskalnej. Pułapka ta jest związana z problemem właśnie wiarygodnej obietnicy. Po raz pierwszy tutaj pada to słowo wiarygodna. Proszę je jakby zapamiętać, dlatego że w następnych punktach będę się często... Do tego pojęcia odwoływał, ponieważ ono pozwala nam wyjść z pułapki niespójności w czasie. To jest to bardzo istotne pojęcie wiarygodności. Jeśli bowiem, na przykład, bank centralny będzie chciał ukryć prawdziwe intencje, czyli zapowiadając cel inflacyjny na przykład na poziomie 2% i deklaruje taką obietnicę, jednak zwiększy ponadnormatywnie podaż pieniądza, chcąc w krótkim czasie uzyskać dodatkowy efekt popytowy na rynku pracy. To taki w cudzysłowie numer powiedzie się tylko raz. W efekcie złamania obietnicy dwuprocentowej inflacji, wprawdzie sytuacja na rynku pracy ulegnie w krótkim okresie poprawie, to jednak w wyniku ponadnormatywnego wzrostu podaży pieniądza, Faktyczny poziom inflacji wyniesie już nieobiecywane 2%, lecz na przykład 5%. Z faktu niedotrzymania obietnicy podmioty wyciągną natychmiast wniosek i sformułują swoje racjonalne oczekiwania. W następnym okresie, jeśli bank centralny będzie usiłował również ich oszukać, zapowiadając inflację ponownie na poziomie 2%, Podmioty zaczną się tak zachowywać, jakby inflacja miała być na poziomie jednak 5%, czyli antycypują, antycypują zjawisko złamania pierwotnej obietnicy. W takiej sytuacji, Szanowni Państwo, polityka pieniężna i fiskalna staje się nieskuteczna, czyli niespójność w czasie, to zjawisko właśnie tak jest określane, czyni politykę pieniężną i fiskalną. Niespójną w czasie. Opisany mechanizm określa się, jak już powiedziałem, mianem niespójności w czasie polityki pieniężnej i został on po raz pierwszy opisany przez Fina Kydlanda i Edwarda Prescotta w 1977 roku. Pokusa niedotrzymywania obietnic. Niespójność w czasie jest typowa nie tylko dla życia gospodarczego, jak już wcześniej zaznaczyłem ale również i codziennych naszych zachowań i generalnie polega właśnie na pokusie niedotrzymania obietnicy. Przechodzi mi na myśl to tak z dzieciństwa, jeszcze przykład pasterza, mama opowiadała, który kilkakrotnie wzywał pomocy, ponieważ wilki zaatakowały jego stado. Sąsiedzi spieszyli z pomocą i za każdym razem okazywało się, że wilków nie było. Kiedy jednak rzeczywiście wilki się pojawiły, a pasterz wzywał pomocy, nikt z sąsiadów się nie pojawił. Niespójność w czasie. Podobnie wygląda sprawa z przedwyborczymi przyżyczeniami polityków. Celem obietnic, często bez pokrycia, jest oczywiście zwycięstwo w wyborach. Jeśli jednak polityk przegra, to nie ma potrzeby spełniania obietnicy. Jeśli jednak w elekcji zwycięstwo zostanie osiągnięte, znika motywacja do wypełnienia obietnic, a same obietnice często idą w niepamięć. Powszechność występowania opisanego zjawiska niespójności w czasie stawia w nowym świetle problem skuteczności i koordynacji polityki pieniężnej i fiskalnej. Jeśli bowiem podmioty racjonalnie odczytują faktyczne intencje instytucji fiskalnych i monetarnych polegające na niedotrzymywaniu obietnic, to do tych, nazwijmy to, oszukańczych intencji dostosowują swoje dzisiejsze decyzje, czyniąc tym samym politykę pieniężną i fiskalną nieskuteczną. Zwróćmy uwagę, że w szkole austriackiej ze względu na mechanizm spontanicznego ładu rynkowego, jakakolwiek polityka prowadzona z zewnątrz systemu jest po prostu zbędna. Natomiast w koncepcji racjonalnych oczekiwań. Polityka pieniężna i fiskalna występuje, jest ona jednak nieskuteczna. No i teraz rekapitulacja tego wątku. Kluczem do przełamania niespójności w czasie polityki pieniężnej i fiskalnej, a więc przywrócenia atrybutu skuteczności wymienionym politykom w warunkach racjonalnych oczekiwań, a z takimi mamy do czynienia albo zakładamy, że takie one są, jest polityka, którą nazwijmy polityką wiarygodnej obietnicy. Ten wątek troszeczkę szerzej rozwinę w następnym punkcie. Wiarygodność w służbie koordynacji. Forward guidance. Kryzys finansowy lat 2007-2009, a także kryzys pandemiczny oraz spadające stopy procentowe w okolice zera skłoniły banki centralne do zmiany sposobu komunikowania się z otoczeniem komunikowania się z otoczeniem bezpośrednią przyczyną zmiany nastawienia do relacji z otoczeniem był zanik skuteczności klasycznych instrumentów polityki pieniężnej w szczególności zerowej stopy procentowej ja w swoim wystąpieniu w ogóle nie poruszam przyczyn dlaczego te stopy procentowe zeszły do zera to jest problem na dosyć dłuższy, oddzielny wykład. Powrót do wiarygodnej obietnicy. Uznano, że to właśnie odpowiednia komunikacja Banku Centralnego z otoczeniem, a więc powrót do wiarygodnej obietnicy stanie się skutecznym instrumentem polityki pieniężnej w warunkach zerowych stóp procentowych i pozwoli rozwiązać problem niespójności polityki w czasie. Tę odpowiednią komunikację określa się właśnie mianem forward guidance. W opisowym tłumaczeniu można by powiedzieć, że jest to deklaracja jakiegoś podmiotu co do tego, jak będzie on kształtował dane zjawisko w przyszłości. Czyli odsłonięcie, pokazanie kart co do swoich zamiarów i intencji. W naszym przypadku forward guidance, czyli wytyczanie kierunku polityki monetarnej, to deklaracja Banku Centralnego dotycząca kształtowania się ścieżki, uwaga, długookresowych stóp procentowych. Podkreślenia wymaga tu fakt, że chodzi tu o stopy właśnie długookresowe. Ponieważ dotychczasowa polityka komunikacji z otoczeniem ograniczała się najczęściej do suchego komunikatu, np. Rady Polityki Pieniężnej, na temat stóp krótkookresowych. Idea forward guidance jest znacznie szersza, ponieważ zakłada również publikowanie raportów, komunikatów i źródłowych opracowań analitycznych, stanowiących podstawę wyznaczania prognozowanych ścieżek stóp wzrostu czy też prognozy inflacji w przyszłości. Istotnym elementem forward guidance jest również prowadzenie szerokiej edukacji ekonomicznej po to, aby podmioty lepiej odczytywały intencje i lepiej rozumiały decyzje banku centralnego. Transparentna polityka informacyjna i wydłużenie jej horyzontu uwiarygadnia polityką pieniężną i stabilizuje oczekiwania inflacyjne, a o to przecież chodzi. Otwarcie dostępu do informacji i planów Banku Centralnego sprawia, że forward guidance staje się już nie mało zobowiązującą deklaracją, jak było w przeszłości, czy też ulotną obietnicą, lecz swego rodzaju zobowiązaniem, czy wręcz przyrzeczeniem realizacji zapowiadanej polityki pieniężnej. Z takiego przyrzeczenia. Trudno się wycofać i ulec pokusie niedotrzymania zobowiązania. Zbyt dużo zostało powiedziane w takim przypadku, i zbyt dużo zostało upublicznione. Oczekiwania racjonalizują się w tym sensie, że są zgodne już z wiarygodną zapowiedzią Banku Centralnego. W ten sposób polityka pieniężna odzyskuje swoją skuteczność. To jest, Szanowny Państwo, ten kierunek w tej chwili wpływania czy realizacji polityki pieniężnej, które realizują główne banki, Fed, inne banki właśnie w krajach rozwiniętych, ta idea forward guidance w tej chwili staje się jakby takim dodatkowym instrumentem polityki pieniężnej w sytuacji, kiedy stopa procentowa już przestaje działać, bo jest zbliżona do zera. To jest ten nowy kierunek. Uwiarygodnienie obietnicy. I sprowadzenie to do racjonalnego oczekiwania, wiarygodnego zachowania instytucji monetarnych i fiskalnych. Kolejny punkt: koordynacja ex post versus koordynacja ex ante, czyli z tego zachowania forward guidance y, y, mamy możliwość y, mamy możliwość realizacji y, modelu koordynacji nie ex post lecz koordynacji ex ante. Koordynacja ex post polega mianowicie na tym, że bank najpierw wyznacza stopę procentową, a następnie niezależnie, a następnie rząd w odpowiedzi na decyzję banku dostosowuje do tej stopy procentowej swoją politykę fiskalną. A zatem wzajemne dostosowania, czyli koordynacja następuje ex post w postaci na wcześniej niezależnie od siebie podjęte decyzje przez rząd i bank centralny. Jest to swego rodzaju granie zależnych od siebie podmiotów. Forward guidance otwiera przestrzeń do koordynacji egzanty i o taką właśnie chodzi, która polega na wcześniejszym uzgodnieniu założeń lub operacyjnych przedsięwzięć między rządem i bankiem centralnym, a dopiero w następnej kolejności podejmowane są już uzgodnione decyzje fiskalne i monetarne. Taki model koordynacji możemy nazwać modelem instytucjonalnej. Zgody. Koordynacja oparta na modelu instytucjonalnej zgody przyniosła pozytywne efekty w Polsce. W trudnych czasach kryzysu pandemicznego i prawie zerowych stóp procentowych, bank centralny. W uzgodnieniu wcześniejszym z rządem uruchomił po raz pierwszy niestandardowe instrumenty polityki pieniężnej, w tym strukturalne operacje otwartego rynku polegające na skupie na rynku wtórnym na szeroką skalę i w odpowiednim momencie skarbowych papierów wartościowych. Pozwoliło to sfinansować szeroki program tarcz ochronnych. W wyniku tej współpracy udało się ochronić rynek pracy i utrzymać wysoki wzrost gospodarczy. I proszę Państwa ostatni moment, który trzeba by też tutaj, o którym należałoby też powiedzieć, to jest to, co obecnie stosują banki centralne przy założeniu, że będzie low for long. To znaczy, że ta, te niskie stopy procentowe będą utrzymywać się przez dłuższy czas. Trzeba jakoś odpowiedzieć na tę sytuację zewnętrzną. I odpowiedzią na, te, na tę sytuację zewnętrzną jest akomodacyjna polityka pieniężna. Ona w tej chwili tak się nazywa. I na czym ona polega? Akomodacyjna polityka pieniężna polega na zapowiedzi, tak jak forward guidance, i równoczesnym utrzymaniu, zgodnie z regułą forward guidance, niskich stóp procentowych w dłuższym okresie. Tym sposobem bank centralny umiejętnie zarządza oczekiwaniami co do przyszłego kształtu polityki pieniężnej oraz wzbudza wiarygodność instytucji w oczach sektora prywatnego. Z analizy modelu ISLM wiemy, że gwarancja niskich stóp procentowych prowadząca do pułapki płynności, a z taką sytuacją mamy do czynienia w przypadku Polski, zwiększa skuteczność impulsów fiskalnych, w szczególności efektów mnożnikowych tej polityki. Również i wyniki badań potwierdzają, że efektywność polityki fiskalnej jest wyższa w sytuacji, gdy ekspansja fiskalna jest wspierana akomodacją monetarną. No i przypadek Polski. Czy, znajdemy, czy znajdujemy tutaj jakieś przełożenie? Model koordynacji oparty o akomodacyjną monetarn politykę monetarną akomodacją monetarną jest szczególnie zalecany w okresach wychodzenia gospodarki z trudnych sytuacji kryzysowych. Ten wariant koordynacji można zauważyć w polityce makroekonomicznej Polski. Wyraźnie daje się zaobserwować wysoki poziom aktywności fiskalnej rządu, wspierany niestandardowymi instrumentami polityki pieniężnej. Przy wstrzemięźliwym i konserwatywnym zachowaniu banku centralnego oraz niskiej skłonności do gwałtownego podnoszenia stóp procentowych. Uwaga, nawet w przypadku nieco wyższej inflacji. Dzisiaj, wczoraj, jutro będziemy słyszeć bardzo często teraz nawoływania do tego, że należy podnieść stopy procentowe, itd. Tak tak Zachowanie banku centralnego jest wstrzemięźliwe, wstrzemięźliwe i Prezes zapowiada w gruncie rzeczy, że jeśli podniesie stopy procentowe, to nie dzisiaj, ale w jakimś określonym czasie i w wyniku określonych okoliczności, które dopiero mogą mieć miejsce. Wyraźnie. Polityka fiskalna rządów w otoczeniu akomodacji akum, monetarnej nie ogranicza się jedynie do strony wydatkowej, ale aktywnie wkracza również w stronę dochodową, proponując szeroki program obniżki podatków w ramach projektu Polski Ład. Patrzę na zegarek i, jeśli pani Dziekan pozwoli, jedną minutę tylko dobrze bo to jest nowy temat, czy nowa okoliczność, która. Hmm, która się pojawia w tej chwili w kontekście akomodacji. Dwa słowa komentarza. Mianowicie w trakcie gospodarowania, aktywności gospodarczej powstają dochody rynkowe. Te dochody rynkowe dzielą się z punktu widzenia miejsca powstawania. Są to dochody z pracy bądź dochody z kapitału. Kolejnym określeniem, które należy sobie tutaj mocno jakby zapamiętać, to jest to w kontekście podatków. Nie ma innego. Źródła sfinansowania jakiegokolwiek podatku niż wcześniej wytworzony dochód przez czynnik wytwórczy albo pracę, albo e, kapitał. W tym sensie wszystkie podatki są podatkami dochodowymi. Nie ma innego źródła sfinansowania jakiegokolwiek podatku niż wcześniej wytworzony dochód. I tutaj chciałbym jedną uwagę e, odnieść się do tego, co nazywamy bazą. Podatkową. Mówiąc o bazie podatkowej, polityk myśli o zwiększeniu podstaw opodatkowania. Opodatkowaliśmy aktywność gospodarczą, to opodatkujemy, opodatkujmy jeszcze coś tam, opodatkujmy jeszcze coś tam innego jako podstawę opodatkowania. Nie, proszę Państwa. Bazą podatkową jest wartość nowo wytworzona, czyli dochód wytworzony w gospodarce, który jest źródłem sfinansowania każdego podatku. Jeśli to sobie uświadomimy to w momencie, czy w gospodarce, która ma dużą wartość nowo wytworzoną, wysoki wzrost, można spokojnie obniżać podatki, dlatego że baza podatkowa jako wartość nowo wytworzona dostarczy takich wpływów do budżetu, że wystarczy na sfinansowanie dóbr publicznych. To jest ten błąd w myśleniu polityków, który tutaj chciałbym dosyć wyraźnie podkreślić. I teraz przechodząc do akomodacji, akomodacyjnej polityki makroekonomicznej. Proszę zwrócić uwagę, że w wyniku krótkich w wyniku niskich stóp procentowych nasze dochody z kapitału, czyli oszczędności spadają. Mamy niską stopę procentową, dochód z oszczędności jest dochodem niskiego ryzyka. Inne dochody z kapitału już wyższego ryzyka, czyli dochody z aktywów i zyski przedsiębiorstw, to jest troszeczkę oddzielna sytuacja i właściwie moglibyśmy tutaj poświęcić dodatkowy wykład. Jeśli spadają dochody z oszczędności, czyli dochody z obywateli, następuje kompensacja tych dochodów w postaci obniżania podatków dochodowych związanych już z dochodami gospodarstw domowych. Zapowiedź w, nowo, w nowym ładzie 30 tysięcy kwoty wolnej i przeniesienia progu do 120 tysięcy pozwoli, pozwoli, że tak powiem skompensować ten ubytek, który mógłby być, czy jest związany z dochodem z kapitału w postaci dochodów z oszczędności. To jest ten aspekt, który w tej chwili się rozgrywa, jeśli mówimy o akomodacji monetarnej. Podsumowując, tak patrzę na zegarek, wieloaspektowy problem koordynacji polityki pieniężnej i fiskalnej oraz instytucjonalne relacje pomiędzy Bankiem Centralnym a Rządem. Przypominam sobie książkę z 1962 roku napisaną przez wybitnych znawców ekonomii sektora publicznego Jamesa Buchanana i Gordona Tuloka pod tytułem The Calculus of Consent w polskim tłumaczeniu rachunek zgody. Proszę zwrócić uwagę, taka praca powstała 60 lat temu. Rachunek zgody. Główne przesłanie tej książki można streścić następująco. Współpraca i koordynacja na bazie zgody instytucjonalnej w większym stopniu przyczynia się do wzrostu dobrobytu społecznego i realizacji długofalowych celów strategicznych niż konfrontacja i rywalizacja pomiędzy głównymi aktorami, Polityki makroekonomicznej. Nie muszę dodawać, że w różnych czasach z tą koordynacją i współpracą różnie bywało. Serdecznie dziękuję za uwagę. Panie Dziekan, dwie, trzy minuty prze, yy, przeciągnąłem.